Marta Klimczak, witam i zapraszam na Ekspres Studencki. Sprawdźmy, jak studenci naszej uczelni radzą sobie z egzaminami podczas trwającej sesji. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 26 stycznia rozpoczęła się sesja zimowa. Studenci gromadzą notatki i informacje, by jak najlepiej zdać egzaminy i uzyskać zaliczenia. Dla studentów to czas wytężonej nauki. Wiadomo, nowe doświadczenie, dużo emocji. To się też wiązało ze stresem, bo nie wiadomo, jakie są oczekiwania wykładowców, a jednak trzeba im sprostać. Moja pierwsza sesja jest, powiem Ci szczerze, że jest taka dość zwyczajna, ponieważ spodziewałem się czegoś większego, spodziewałem się, że będą to naprawdę trudne wyzwania i trudne dni przede mną, a tak naprawdę jest to po prostu czas, kiedy jest sprawdzane to, czy potrafimy się nauczyć dość systematycznie i czy potrafimy się nauczyć porządnie, ale nie jest to jakieś takie, wiesz, no, nie jest to jakieś takie zagrożenie, które na nas spada, że nagle nie wiadomo, nie ma odpowiedzi na żadne pytanie. Na te pytania są odpowiedzi, tylko po prostu trzeba je znaleźć, przeszukać, przewertować książki. Myślę, że najbardziej wymagający był moduł radiowy z ojcem Dariuszem Drążkiem, bo jednak trzeba było się przyłożyć do nauki, żeby się przygotować dobrze, żeby zaliczyć ten egzamin. Jak zapanować nad stresem w czasie sesji? Taki sposób na radzenie sobie ze stresem to mam właśnie jeden, że żeby po prostu nie myśleć o tym, zacząć się tak uspokajać przed wejściem do sali i kiedy już się wejdzie do sali, to pewność siebie oczywiście i taki kontakt wzrokowy, żeby przyzwyczaić się do tego, co jest w tej sali i po prostu zdać to jak najlepiej potrafimy. Trzeba powtórzyć cały materiał zaraz przed sesją, bo jak to wiedza bywa ulotna. Wydaje mi się, że trzeba zacząć możliwie jak najwcześniej, żeby tego też nie zostawiać na ostatni wieczór, chociaż wiadomo, że nie zawsze można zacząć wcześniej. 30 stycznia studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej tworzyli nagrania do programu Kalejdoskop Młodych, w których przedstawili swoje etiudy młodszym studentom. Pierwszy raz byłam na takim programie, jakim był Kalejdoskop Młodych. Bardzo mi się podobało. Z takich szczegółów to najbardziej podobała mi się etiuda o misjach. Twórcy etiud opowiedzieli o przekazie swoich prac, podzielili się emocjami oraz udzielili kilku cennych wskazówek. Etiudę, którą nagraliśmy wraz z moim kolegą z trzeciego roku, Adamem Pytlem, pod tytułem Sens, przedstawia problem młodego pokolenia, problem całego pokolenia, które zmaga się, które walczy z nowoczesną technologią. Człowiek nie jest po to, żeby czerpać, ale po to, żeby dawać innym ludziom, żeby innym ludziom pomagać, żeby za innymi ludźmi się wstawiać i żeby z tymi innymi ludźmi żyć. Bo jeżeli będziemy żyli w takim egoizmie, w takiej samotności, to prędzej czy później każdego z nas spotka, tak powiem, marny los. A w życiu chodzi o to, żeby żyć z innymi ludźmi, żeby żyć w wspólnocie, żyć w społeczności. Musi być pomysł na tę etiudę. Jakaś inwencja twórcza osoby, która ma tą etiudę tworzyć, czy te kilka osób, no musi być jakiś taki temat, który jest łatwy do zrealizowania w takiej formie. Najpierw trzeba troszeczkę się przygotować do tego, a potem dopiero nagrywać. No i oczywiście potem montaż, to już jest kolejna rzecz, od której też wiele zależy. 1 lutego w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się spotkanie z ekspertem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Studenci naszej uczelni mogli zasięgnąć porad między innymi na temat ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. W piątek o godzinie 11:30 przy ulicy Droga Starotorońska 3 w Bibliotece Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej nasi studenci mieli możliwość skorzystania z porad eksperta ZUS na temat ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Piątkowe spotkanie wpisuje się w systematyczną współpracę, jaką od kilku lat prowadzą ZUS i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Dotyczy ona doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych dla studentów, wykładowców i pracowników uczelni, organizacji kursów oraz szkoleń, a także konsultacji dydaktyczno-naukowych. Uczniów trzecich klas gimnazjum oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na warsztaty zimowe z cyklu Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media. Warsztaty odbędą się od 15 do 17 lutego w siedzibie naszej uczelni. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza uczniów trzecich klas gimnazjum, a także młodzież ponadgimnazjalną na zimowe warsztaty Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media. Odbywać się one będą w terminie od 15 do 17 lutego w siedzibie uczelni przy ulicy Droga Starotoruńska. W programie m.in. warsztaty prasowe, radiowe, telewizyjne i informatyczne prowadzone przez profesjonalistów. Tak na początku podeszłam do tego z takim dystansem, ale stwierdziłam, że dobre, że dlaczego nie, warto spróbować. No i jak już pojechałyśmy pierwszy raz, to zdecydowałyśmy się kolejny, już jestem
czwarty albo bodajże piąty raz tutaj. Jestem po raz trzeci tutaj. Podoba mi się generalnie wszystko, atmosfera, podobają mi się ludzie. Ludzie naprawdę są świetni i może z całej Polski, więc to jest ogromny plus, że cała Polska się zjechała, tak? Nie tylko z jednego regionu. Atmosfera jest nie do przebicia, jeszcze nigdy nigdzie nie było takiej atmosfery jak tutaj. Tutaj się po prostu chce wracać. Zapewniamy zajęcia, wyżywienie i zakwaterowanie w komfortowym, malowniczo położonym hotelu akademickim, a także opiekę wychowawców i duszpasterzy. Zajęcia i zakwaterowanie są bezpłatne, a koszt wyżywienia to jedynie 150 zł. Termin zgłoszeń do 31 stycznia. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 610 71 34, a także na stronie internetowej www.wsk.sim.edu.pl. Na kolejną porcję informacji z naszej uczelni zapraszam już za tydzień o stałej porze. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Marta Klimczak.